Zgadujcie, co to jest. Pola uprawne. Widzicie? O, ciągnik. No. Wszystko zafoliowane. Ciekawe, co to ma być. O kurczę. Ciężko z niego wyłazić, jak jest blisko samochód. A to jest w kabriolecie. No. Tutaj jest fajne Audi. RS5. Kupowali je po 100, 110 i sprzedawali z zyskiem ludzie, bo nie były dostępne, trzeba było czekać rok czasu. Nie? Tak bym się zdziwiła. Taki jest fajny. Tak, moi drodzy, właśnie tu przyjechaliśmy. Takie piękne niebo. A tam daleko są góry. Zgadujcie, co to jest. Jak myślicie, co wam to przypomina? Taka pastylka, zielona pastylka. A jest to Maryśka. Jest to 1,5 grama sprasowanej Maryśki. No i takie rzeczy też się robi. To jest projekt prasa do Maryśki. Ma to prasować takie tabletki tu w Kalifornii. Się to sprzedaje. Nie wiem, jak to ludzie używają później. Tego sprasowaną Maryśkę. Tego ani palić, ani to niby to wilgotne. Te wszystkie olejki się wycisnęły. Ale takie pastylki. Projekcik. Bo nie zapominajcie, Maryśka w Kalifornii jest legalna. Możecie iść do sklepu i bez problemu ją kupić. Takie coś, 1,5 grama. Brum, brum. Fokus. Tutaj na prawo zobaczcie, jakie pola uprawne. Widzicie? O, ciągnik. No. Wszystko zafoliowane. Ciekawe, co to ma być. No, ciekawe, ciekawe. Także w Kalifornii, w centrum miasta są duże pola i rolnicy. Nie ma rzepoli. Nie ma. Zobaczcie, jakie piękne widoki. Tutaj pola uprawne, a tam daleko piękne góry. I palmy. To jest to. Tak. O, jak nawadniają te pola. Dlatego takie tutaj te porozprowadzali te takie rurki na całym polu i leją wodę. I leją wodę. Już nie mają za bardzo z czego lać, ale jeszcze leją. Tutaj po lewo możecie zobaczyć duże centrum handlowe, bardzo fajne. Spectrum Irvine. Bardzo dużo sklepów. Mamy filmik na naszym kanale z tego właśnie centrum handlowego. Możecie sobie zobaczyć. Bardzo fajne centrum handlowe, bardzo dużo sklepów na zewnątrz. Chodzi się na zewnątrz i wchodzi się do takich mniejszych butików. Otwarte wszystko, przestrzeń. Podoba Ci się to centrum handlowe? Musi mi się podobać, bo jest najbliżej mojego domu. Czego miałoby mi się nie podobać? Są inne centra handlowe, ale to na przykład to po tej stronie. A nigdy tu nie byliśmy. Byliśmy kiedyś, tu jest Walmart. Zraz byliśmy. Bardzo popularny sklep właśnie dla Amerykanów. Uwielbiają Costco. Tak jak w Polsce Makro, to jest to samo. 2 centy na papieru toaletowym. Jadą, kupują. No i tak to wygląda. Dzisiaj jesteśmy znów w Carmaxie. Możecie zobaczyć. Przyjechaliśmy tak pooglądać auta. Może coś ciekawego znajdziemy. I zobaczcie. Pierwsze autko, które rzuciło nam się w oczy. Mercedes. SL450. A brudny tam? W środku? Podoba Ci się takie auto? Na podłodze. Jazda. Siedzisz? No, bardzo nisko. Kurczę. Weź zamknij trochę drzwi. Przejdę. Przymknij drzwi. Mhm. Ale nisko się siedzi w nim. No. Ile on kosztuje? 60 parę tysięcy. Zasłonięty jest ten. Ale nisko. Łopatki. Mesio. Kluczyka nie mamy. Mamy. Wiesz gdzie?
Szyby, a tu jest o szyber dachu. tysięcy przebiegu ma tylko. No, ciekawe, jak mi się jeździło. Na tył napęd. Fajny, skórki. Ale taka czerwona kombinacja, czarny z czerwonym. To jest taka bordowa bardzo. Oczywiście skóry zaniedbane. No. O kurczę. Ciężko z niego wyłazić, jak jest blisko samochód. A to jest w kabriolecie. No. Dachu się nie da złożyć. Sztywny dach. Bo się nie da złożyć. Głowę sobie, auć, będę miał guza. Ile ma przy tego? Nie przebiegu tylko, a! Widziałeś, jakie spalenie ma? Jakie? 28 na highwayu i w mieście 20. No, bo jest V6, miał V8, to byłoby sporo mniej, jak u nas. Tak? No. Idziemy dalej. Ta Audiczka ładniejsza jest, wiesz? Mówisz? Tam taki sam stoi, widzisz, sal? No. Ta Audiczka jest ładna, jest nowa. Quattro. Ale ostatnio jak widzieliśmy, ona była chyba 30... No, 35 tysięcy. Tutaj jest fajne Audi. RS5. Ale cena powala. Jaka cena? 77 tysięcy. Też podnieś? 70 mam. Ogrom. Bardzo ładny, w ładnym kolorze. No ten kolor mi się właśnie podoba, auta. Nie? Można otworzyć? Ale 5 drzwi, czyli bardzo ładny. Nie, nie można otworzyć. Nie można? Nie. Nie wiem, czy się boją takie samochody drogie. A jak? Zobaczcie, tutaj stoi jakie autko. A, tu jest ta wcześniejsza. Nie wiem, to jest C7. A z tyłu tam, ta jasno-niebieska, stoi ta najnowsza korweta. Okej, okay, zaraz przejdziemy tu. Zobaczmy. Chyba nawet dwie stoi, jedna z lewej. No, zobaczmy tą. 67 tysięcy. I nie można otworzyć. 6 tysięcy przebiegu tylko. Spalanie 67. Ma 25-16. 6,2 silnik. Ale kurczę, bardzo nisko. Tak jak Bonita. Niestety otworzyć nie można jej. Nie można. Tak, to jest ta najnowsza. I obecnie tak na Craigslistie, czy gdzieś można je wyrwać. Po 120 tysięcy, pamiętasz? Kupowali je po 100, 110 i sprzedawali z zyskiem ludzie, bo nie były dostępne, trzeba było czekać rok czasu. I to zobacz, jest za 98 tysięcy. Nówka sztuka. A, co by to było, gdyby dało się otworzyć? Ale nie da się otworzyć jej. Z chęcią bym wszedł do środka, bo jest kosmiczna. Tak. Ale się nie da. Wiesz te guziki, tak? Na desce? No. Jest kosmiczna. Bardzo dziwna deska. Szkoda, że się nie da otworzyć. Szkoda, szkoda. Chodź, zobaczymy tamtą. Ta już tylko 103 tysiące. Rok starsza. Też zamknięta. Fajna, ta ładniejsza jest. Chyba lepsza jakaś tam wersja. Tutaj znaleźliśmy fajne kolejne autko. Mercedesa GLA. 47 tysięcy. 45 AMG, czyli ta najmocniejsza wersja. 22 tysiące przebiegu. I dzisiaj taki zbieg okoliczności. Dzisiaj rano oglądaliśmy filmik na YouTubie. Na jednym kanale i ktoś testował właśnie tą wersję używaną. Nie pamiętam dokładnie, jaki był przebieg. 60 tysięcy? Czy coś takiego? Ktoś za ten samochód w Polsce w tym momencie krzyczy około 150 albo 160 tysięcy złotych. Nie pamiętam roku, to jest 2019. Bardzo niski przebieg, tam był dużo większy przebieg i chyba rocznikowo starszy samochód. I zobaczcie, tutaj 5. No, tutaj drożej wychodzi. Podobne co nie pieniądze. 48 razy 3,7, jakieś tam 170 tysięcy. Podobne pieniądze. Tylko, że tu macie dużo młodszy samochód i z dużo mniejszym przebiegiem. Siadasz? Ale to jest gorąco. Nie sądzę, że odpalisz. Czerwone dodatki. No. To tylko podgrzewane siedzenia. Chodź, chodź.
To idzie coś? Grzeje się telefon, nie mogę utrzymać go. O. Ale koła ma. Tył. No fajny samochód. No. Taki hot hatch w wersji Mercedesa. Nie? Tak jakby się jeździła. Taki jest fajny. Ale 50 tysięcy? Come on. Moi drodzy, właśnie tu przyjechaliśmy. Red Robin naszło nas dzisiaj na hamburgery, więc przyjechaliśmy po odbiór hamburgerów. Są to najlepsze hamburgery, jak dotąd w całych Stanach. Czy w całych Stanach, tam dużo nie byliśmy, ale gdziekolwiek nie jedliśmy kiedykolwiek hamburgery, to te hamburgery są najlepsze i najdroższe. To taki dobry hamburger tutaj kosztuje $15, więc trzeba zapłacić, ale warto, naprawdę najlepsze hamburgery. I przy okazji mamy piękny zachód słońca, zobaczcie jakie palmy i to niebo cudowne, a my czekamy w aucie po odbiór. Jakie piękne niebo, a tam daleko są góry, a my przyjechaliśmy tutaj do tej restauracji Red Robin. To jest sieć takich droższych restauracji. Tutaj te hamburgery to są naprawdę już takie gourmet, tak powiem. Cena tych burgerów to jest no, sporo większa od zwykłych restauracji, no ale smak i jakość idą w parze z ceną niestety. Także wracam do auta. Tam daleko, zobaczcie, już pumpkin stoi. Już się zaczyna szał halloweenowy w Stanach. No słuchajcie, my już w domu. Mamy nasze zamówienie. Próbowałeś tych burgerów kiedyś? Ten tak, tego nie. Okej, okay, pokaż jak wyglądają w środku. Ciekawa jestem. Dawno temu, ze 2 lata temu byliśmy w restauracji na burgerach. Patrz jak ten czas leci. Tak, ten hamburger ma taką zwykłą bułkę jak w McDonaldzie czy w Burger Kingu, ale też możecie zamówić sobie hamburgera z taką bułką jak Kaiserka. I nawet to jest hamburger. Możecie sobie również zamówić drugi rodzaj bułki. Dla mnie lepsza, bo wygląda jak Kaiserka. Jest bardziej twarda, nie taka miękka jak ta tutaj z McDonalda, ale dodatki to wszystko naprawdę pierwsza klasa. Ogólnie polecam Red Robin, sieć restauracji. Jadłem tam nie raz, wiem, dalej fast food, ale zobaczcie, frytki fajnie grubo krojone. I także hamburger fajny. Tą restaurację polecam. Próbuj swojego hamburgera. Pokaż, otwórz go. Jak jest za gorący. Ho, ho, ho. Jak w środku wygląda? To jakieś paluszki, nie wiem z czego. Hamburger. Nie miałeś go jeszcze. Ser. To jest skorpion coś tam, czyli to powinna być papryczka. Tam była, pod spodem, pod mięsem. Podejrzewam skorpion Trinidad, bo to jest raczej zwykłe jalapeno. Ale jest. Ładnie pachnie naprawdę. Fryteczki. Bardzo dobre. Tak? Także jak będziecie w Stanach, Red Robin. Warto spróbować. Idźcie na hamburgery. Zobaczcie, to jest mój. Bekon. Tu chyba jalapeno też jest, nie? Mhm.
Trochę się rozciapciał, bo go przygrzeliśmy jeszcze dodatkowo.